Szczęść Boże, dobry wieczór albo dzień dobry, zależnie od tego, w jakiej części globusa będzie kto oglądał, słuchał tego komunikatu. Przekażę go najpierw w wersji telegraficznej, skróconej, na ile tylko nie stać, a potem rozwinę, gdyby był kto ciekaw szczegółów. Istotna treść, najważniejsza informacja. Komitet Wyborczy Wyborców Szczęść Boże zebrał podpisy wymagane do rejestracji list kandydatów w 18 okręgach wyborczych. 18 z 41, jakie mamy w kraju, a zatem nie sięgnął połowy wymaganej przez prawo do tego, żebyśmy mieli promesę wstęp do kampanii ogólnopolskiej w mediach głównego ścieku, które są dla nas na co dzień zamknięte, no i teraz też pozostało. Bo żeby tam zaistnieć, musielibyśmy się wylegitymować dokonaniem zbiórki podpisów w co najmniej 21 okręgach. A teraz rozwinięcie. Przede wszystkim bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy się trudzili, którzy dopomogli, wspomogli, przyczynili się, zadziałali, nie pozostali bezczynni. Bardzo dziękuję. Dzięki waszej pracy, szanowni państwo, drodzy przyjaciele, dzięki waszej pracy udało się tych podpisów zebrać grubo ponad setkę. No, w tych 18 okręgach, w których właśnie przeskoczyliśmy poprzeczkę, to znaczy 5 tysięcy na okręg, udało nam się je zebrać z górką. W niektórych okręgach ta górka sięgnęła 8-9 tysięcy. Otóż w samych tych okręgach, w których listy zostały zarejestrowane, jest ich ponad 100 tysięcy, czyli więcej niż udało się ich zebrać w kampanii prezydenckiej w tym samym sezonie, na początku tego samego sezonu politycznego. A zatem łącznie z tymi pozostałymi okręgami, w których zbiórka też trwała, też była prowadzona aż do samego końca, łącznie to jest pewnie półtora razy tyle, ile poprzednio. To jest gigantyczny wysiłek i bardzo dziękuję za udział w tym wysiłku. Druga rzecz, która się udała, no to właśnie rejestrację list kandydatów w kampanii prezydenckiej. To była jedna twarz, jedna gadająca głowa, a tutaj dziesiątki i setki kandydatów w kilkudziesięciu okręgach. Udało nam się dokonać rejestracji list w większości, poza paroma wyjątkami, w prawie wszystkich okręgach wyborczych, no ale tylko w kilkunastu te listy się utrzymają, gdyż zostały poparte należytą zbiórką podpisów. Nie byłoby to wszystko możliwe bez współpracy różnych środowisk, różnych organizacji, z których wymienię Kongres Nowej Prawicy, z którym weszliśmy w koalicję, wprawdzie niecentralną i nie na poziomie politbiura tej organizacji, ale weszliśmy we współpracę regionalną, szczególnie dobrze układającą się na Dolnym Śląsku, na Pomorzu, także w innych okolicach. Jedność Narodu, organizacja o nieprzeciętnym potencjale intelektualnym. Ta formacja wprowadziła na nasze listy swoich znakomitych kandydatów, no, z tytułami naukowymi, tytułami. To jest tutaj znak markowy Jedności Narodu. Chrześcijańscy Demokraci, Geotermia Świętej Jadwigi, Krucjata Różańcowa, Rycerstwo Chrystusa Króla. Oczywiście to nie były, jeszcze raz to powtórzę, żeby nikt nie miał wątpliwości, to nie były koalicje montowane oficjalnie na szczeblu centralnym, ale po prostu z wielu formacji, wielu środowisk ludzie zechcieli
wspierać szczęść Boże, no i po prostu identyfikowali się, mam nadzieję, że nadal się identyfikują z tym szyldem. Bo to szyld, który jednoczy polskich wolnościowców, narodowców, państwowców, patriotów i tych, którzy chcieliby, żeby Polska była frontem zwrócona we właściwą stronę w perspektywie zbliżającego się 1050-lecia chrztu Polski. Co zatem, skoro było tak dobrze, to co zawiodło, co się nie udało? No, przede wszystkim czas. Ja za dużo osobiście, za dużo tego czasu, tak by można powiedzieć, zmarnowałem, no ale usprawiedliwię się mimo wszystko, sądzę, że to było konieczne spędzić długi czas na próbach formowania szerszego projektu politycznego, szerszej koalicji prawicowej, narodowej, patriotycznej, antysystemowej. Trawiłem czas tego minionego lata na rozmowach z liderami środowisk, formacji, partii, które przynajmniej w warstwie deklaratywnej negują aktualny system, ten system post-PRL-owski. Jak o tym już wcześniej szerzej opowiadałem, rozmawiałem z kim się dało i z kim się nie dało. Też starałem się rozmawiać i cóż, to nie dało żadnych rezultatów. Odsyłam do poprzednich moich w tej sprawie wypowiedzi i komentarzy, gdyby ktokolwiek był tego ciekaw. Starałem się szczerze i bez ogródek mówić o tym, co doprowadziło do rejestracji Komitetu Wyborczego Szczęść Boże, a ta rejestracja, no właśnie, nastąpiła późno, pewnie zbyt późno, dopiero w pierwszej dekadzie sierpnia, a zatem niespełna 5 tygodni temu. No i cóż, tego czasu nie starczyło, żebyśmy zakwalifikowali się do półfinału. Wspaniali kandydaci weszli na nasze listy właśnie spod tych innych szyldów, które wyżej wymieniłem. Nie mogę się oprzeć, żeby nie poszczycić się przed Państwem obecnością na listach kandydatów Komitetu Wyborczego Szczęść Boże, takich wybitnych postaci, przedstawicieli polskiej nauki, jak profesor Kozłowski na liście krakowskiej, jak profesor Marczak otwierający listę we Wrocławiu, profesor Śliwiński w Poznaniu. Bardzo wybitne i nieprzeciętne postaci polskiego życia publicznego. Wcześniej zaangażowana w ruch narodowy Maria Pysz z Lwowa, no, także nasi rodacy z Londynu, Oslo, pani redaktor Aldona Zaorska, reprezentująca środowisko mediów prawdziwie niezależnych, Warszawska Gazeta, Polska Niepodległa, to zresztą jedne z naprawdę niestety nielicznych tytułów prasowych, które nie przeliczały istnienia Komitetu Wyborczego Wyborców Szczęść Boże. Nie będę się tu Państwu rozżalał i uskarżał, ale to embargo informacyjne było naprawdę ścisłe, a zatem przełamanie go, jakieś tam przelicie, jakiś wyłom dokonany właśnie przez Warszawską Gazetę i Polskę Niepodległą, to bardzo sobie cenię. Podobnie przerywało ciszę w eterze na temat KWW Szczęść Boże Radio Chrystusa Króla z Chicago. Bardzo jestem wdzięczny, że chociaż to jedno radio w ogóle wspominało o tym, że szyld Szczęść Boże został podniesiony. Koledzy z Kongresu Nowej Prawicy związani z tym środowiskiem, polscy wolnościowcy, weszli
na listy Komitetu Szczęść Boże, dzięki czemu stało się faktem, no, już trudnym do zanegowania, że właśnie Szczęść Boże to nie jest jakaś, proszę Państwa, sekta, to nie jest jakiś wąski fanklub, tylko szeroka formacja polskich wolnościowców, narodowców, polskich katolików, obrońców życia z Ryszardem Bachurzem z Rzeszowa, polskich państwowców, polskich patriotów, którym się Polska jeszcze nie znudziła i którzy chcieliby, żeby Polska była krainą rządzoną przez własne państwo, w którym bezpieczne są wiara, rodzina i własność. Ten program szeroki, otwarty, ale nie na przestrzał. A zatem wybitni kandydaci i teraz widzicie Państwo, są późne godziny nocne, a już właśnie nawet wczesne ranne, stąd ja sobie zrobiłem notatkę i tak zerkam do tej notatki, czy przypadkiem czegoś ważnego nie pominąłem. Więc teraz bardzo ważna rzecz. Właśnie ze względu na to, że tak wybitni, nieprzeciętni ludzie zaszczycili swoją obecnością listy Komitetu Szczęść Boże, nie może być sprawą mojej własnej, indywidualnej decyzji to, czy Komitet Szczęść Boże będzie działał, angażując się w kampanię regionalną, lokalną, właśnie w okręgach wyborczych, w których listy zostały mimo wszystko zarejestrowane. O tym musicie zdecydować wy, którzyście w tę kampanię tam w okręgach się zaangażowali. Bardzo proszę o te decyzje, bardzo proszę o przemyślenie, przedyskutowanie we własnym gronie możliwości, sensu dalszego działania i proszę o komunikat zwrotny, proszę o poinformowanie mnie i kolegów, koleżanek tutaj w sztabie warszawskim. Myślę, że czas do następnego wtorku, 22 września, będzie wystarczający. Muszą o tym zdecydować przede wszystkim ci, którzy dali swoje twarze i nazwiska na czoło list Komitetu Szczęść Boże, a także ci, którzy przejęli największą determinację w zaangażowaniu w akcję zbierania podpisów, no i nosili się z myślą o udziale poważnym w kampanii wyborczej. Proszę, zdecydujcie. Nie mogę ja decydować teraz na przykład o zwinięciu szyldu, zanim wy nie zadeklarujecie, czy chcecie działać w następnych tygodniach tej kampanii wyborczej w waszych regionach. Pochwalmy się tym, żeśmy przy tak pełnej ciszy w eterze, 0 minut, 0 sekund w mediach głównego ścieku i z prawej, i z lewej, równo z wszystkich stron, żeśmy osiągnęli to właśnie. 18 okręgów zdołało samodzielnie zarejestrować swoje listy. W pozostałych ta rejestracja nastąpiłaby, gdybyśmy jeszcze bodaj 3 okręgi zarejestrowali. Walka trwała w większej ich ilości, no ale tuśmy właśnie polegli. Co daje mi asumpt do tego, żeby bardzo serdecznie dziękować tym, którzy pomogli i z głęboką zadumą wspominać tych, którzy nie pomogli. Nie jest to moment, żeby ich tutaj wymieniać, ale to jest bardzo ciekawa lista i to jest jeden z, jeśli o mnie chodzi, to jest poważny dorobek tej kampanii, no po prostu rozległa i dogłębna wiedza o
tym, jak się kształtuje mapa polityczna Polski i gdzie i na kogo można liczyć. Bardzo to jest momentami porażająca wiedza, no i ciekawe, czy dane nam będzie jeszcze kiedykolwiek z tej wiedzy skorzystać. Jak zaznaczyłem, nie mogę zwijać szyldu, szczęść Boże, bez waszej, drodzy i szanowni Państwo, wcześniejszej decyzji dotyczącej akcji wyborczej w następnych tygodniach. Mam tutaj na myśli też i tych, którzy nastawili się na pracę w komisjach wyborczych. Mam na myśli tych, którzy na przykład ze strony Ruchu Kontroli Wyborów liczyli na to, że Komitet Wyborczy, szczęść Boże, umożliwi pracę obserwatorów w komisjach obwodowych. Bardzo proszę, poinformujcie mnie o tym, jakie jest wasze zdanie. Co do mnie, mój udział w tej kampanii wyborczej niniejszym się kończy. Jest jasne, że nie dostałem promesy na dalsze na dalsze ścieranie się i użeranie, którego próbkę mieliście Państwo w kampanii prezydenckiej w tym samym sezonie. Były i za nie również muszę tutaj serdecznie najuprzejmie podziękować, rozmaite w moją stronę zwracane propozycje przystąpienia do akcji wyborczej, teraz w ostatniej chwili ponawiamy jeszcze propozycję przejścia pod inną banderę. Ja bardzo dziękuję tym, którzy te propozycje formułowali i z wielką życzliwością wysuwali, no ale sami Państwo rozumiecie, że kapitan schodzi ostatni, no i nie może to być, żeby schodził do jakiejś wcześniej tutaj na prędce zmontowanej szalupy czy tratwy, żeby się okazywało, że jest jakieś wygodne, miękkie lądowanie. Kłaniam się Państwu, dziękuję, czekam na informacje zwrotne. Zostańcie z Bogiem.